Drodzy Państwo, tutaj również sytuacja wygląda analogicznie jak w przypadku profilaktyki zdrowia. W poprzedniej uchwale, w której szukając oszczędności, znaleźliśmy je między innymi na pozycji konkurs ofert. Postanowiliśmy zmniejszyć o 3000 to zadanie. Dlatego efektem tej decyzji jest propozycja zarządu, gdzie zmniejszamy środki przeznaczone na konkurs ofert z 15 tysięcy do 12 tysięcy. Tutaj na obszar działalność na rzecz osób niepełnosprawnych do tej pory było 9, dajemy, proponujemy dać 7 tysięcy. I wspieranie powszechnej kultury fizycznej było 6 tysięcy, proponujemy 5 tysięcy. Tak więc zmniejszamy się, proponujemy zmniejszyć środki finansowe. Drodzy Państwo, otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos? Ja mam tylko pytanie do Pana Przewodniczącego Cieślika o to, żeby w jakiś sposób, bo podejrzewam, że to on miał jakiś tutaj udział w decyzji o kwotach. Dlaczego akurat są takie zmiany, bo no, nie mieliśmy okazji rozmawiać o tym na komisji, bo nie płynęło to pismo do nas. Więc gdybym Pan Przewodniczący mógł zabrać głos, bardzo proszę. Tu nie ma żadnej logiki poza matematyką, jakąś proporcją. Tu, gdzie mieliśmy 9 tysięcy, pozwoliliśmy. I to po prostu proporcjonalnie, tak? A nie to, że na przykład ci potrzebują na przykład mniej i tak dalej, tak? Mam nadzieję, że dzięki utrzymaniu tych kwot, które tutaj w tej chwili są w tej uchwale, uda się zrealizować w obszarze kultury fizycznej i sportu, wspierania kultury fizycznej i sportu dwa projekty, a w drugim obszarze, czyli działań na rzecz osób niepełnosprawnych, trzy projekty. Przekażemy po prostu mniejszy poziom dofinansowania do projektu. Dobra. Okej. Okay. To wygląda. Nie ma żadnych odpowiedzi. Rozumiem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś zgłoszenia w dyskusji są? Nie widzę, w związku z czym zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych za przyjęciem tej uchwały, proszę podnieść ręki. 20 za. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę, czy ktoś się wstrzymał. Nie widzę, dziękuję.